No, dosyć okazałe pesteczki to są. Pytanie tylko, czy trujące, czy nie trujące. Zdania oczywiście wielu lekarzy są bardzo, bardzo podzielone. Niektórzy nie mówią tak, nie mówią nie. Nie zmienia to postaci rzeczy, że z pestki awokado można również w kuchni wykorzystać. No i w ogóle pierwszym takim zastosowaniem pestki z awokado jest zaparzenie kojącego naparu. Coś takiego a la herbata właśnie z pestek awokado. I regularne picie tego napoju poprawia przede wszystkim wygląd skóry, włosów, paznokci. Ponadto temu naparowi z pestki awokado przypisuje się możliwość obniżenia dosyć wysokiego ciśnienia i właściwości relaksujących. Herbata pita przed snem pomaga podobno szybciej zasnąć, a zawarte kwasy omega-3, które znajdują się tutaj w tej pestce, wspierają utrzymanie zdrowego serca. Pestki awokado są tak naprawdę źródłem cennych witamin i cennych minerałów. I teraz bardzo prosto, bo trudno, żebym przy Was pokazywał i robił, ale Wam powiem, jak zrobić właśnie herbatę z tych pestek awokado. Po pierwsze wyjmujemy je z owocu, ścieramy na tarce kuchennej i albo możemy sobie na drobno pokroić jakimś ostrzem noża. Zostawiamy do wyschnięcia na słońcu, albo w kuchence mikrofalowej, albo w suszarce jakiejś do warzyw. No i ten gotowy susz przechowujemy w słoiku. Następnie zaparzamy wodę do naparzenia tego naparu z awokado i na jeden kubek o pojemności około 200 ml wystarczy wziąć jedną łyżeczkę suszonego proszku z awokado. Napój należałoby parzyć przez około 5 minut i oczywiście można tą herbatę dosładzać, to już tam według uznania. To jest jeden ze sposobów, jak wykorzystać pestki z awokado. Drugie, to pestki z awokado w ogóle są bardzo dobrą przyprawą i doprawić ją można przykładowo guacamole. Wystarczy również zetrzeć je na tarce, połączyć ten miąższ z czosnkiem, posiekaną kolendrą, pokrojonym pomidorem czy sokiem z limonki. No i ponadto szczypta tej startej pestki z awokado może być dodatkiem do chłodnika, jogurtu z owocami, na śniadanie humusu, ciasteczek owsianych lub oczywiście jakichś zdrowych lodów na bazie banana i awokado. Także szczerze mówiąc, w afrykańskiej kuchni nic się praktycznie nie zmarnuje.